Martynka w szkole. W poniedziałek rano kosił tato siano. Przypomniała sobie Martynka piosenkę z przedszkola. Dzisiaj też jest poniedziałek, ale nie ma żadnego siana, a Martynka mogłaby zaśpiewać tak. W poniedziałek rano przyjechałam z mamą na rowerach raz, dwa, trzy, tam gdzie wszystkie dzieci szły. Jedne szły, inne jechały rowerami, tak jak Martynka i jej mama, a jeszcze inne przybyły samochodami, ale wszystkie bardzo się śpieszyły, bo do szkoły każdy się śpieszy, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy jest tyle do opowiedzenia o tym, co się wydarzyło w czasie weekendu. Patrzcie, Stefania ma nowy koszyczek. Jaki ładny! Skąd go masz? Z jarmarku kupiłam w prezencie dla kota Mikołajka. Masz kota? Kodwabi się Mikołajek? Nie, Mikołajek to mój kuzyn, a koszyk jest dla jego kota. I on obchodzi dzisiaj urodziny. Kot? Jejku, Stefania przyniosła kota! Ale Martynka nie słuchała już dalej, bo zobaczyła dziewczynkę, której wcześniej nie znała. Dziewczynka. Ma piękny, czarny warkocz, wielkie brązowe oczy, śniadą skórę. Jak ci na imię? Cyntia. Martynka przyprowadziła Cyntię do klasy. Nasza pani ma na imię Kasia. Jeżeli się zgodzi, możemy siedzieć razem. Zaraz cię wszystkim przedstawię i wszystkim pokażę, powiedziała. To jest Cyntia. A to Franka, Anka, Nikola? Najpierw ja, przerwał Martynce, Adaś, przyglądając się Cynti. Bo ja się mogę z tobą założyć o co chcesz, o batonik, albo o loda, że wiem skąd do nas przyjechałaś. Z Indii, nie? I jesteś Indianką. Adaś, zakładasz, roześmiały się dziewczynki. Nie przejmuj się, Cyntio. Tak go wszyscy nazywamy, gdyż on ciągle się o coś zakłada. I przeważnie przegrywa, pokiwała głową pani wychowawczyni. Indianie nie mieszkają w Indiach, przypomniała sobie Martynka. Martynko, masz rację, powiedziała pani Kasia. W Indiach mieszkają Hindusi. Ja wiem, że to nie jest łatwe do zapamiętania, ale spróbujcie. W Indiach żyją Hindusi i Cyntia jest hinduską. A gdzie leżą Indie, to zobaczycie zaraz na globusie. Tu, zawołała Cynthia, ale nie zdążyła pokazać położenia Indii, bo Ada ją wyprzedził. Tu, obwieścił z triumfem, pukając palcem w globus. Mogę się z tobą założyć, że to są właśnie Indie. Ale ja się z tobą założę, że trafiłeś palcem w morze, uśmiechnęła się Cynthia. Ten niebieski kolor to nie Indie, tylko Ocean Indyjski. A, a może warto dowiedzieć się o Indiach czegoś więcej. Chodźmy do biblioteki, zaproponowała nauczycielka. Indie? Hmm, zastanowiła się przez chwilę pani bibliotekarka. Świetnie się składa, bo mam tutaj piękny album o zwierzętach żyjących w Indiach. Spójrzcie na fotografie nosorożce, tygrysy, słonie. Niektórym słoniom maluje się uszy i trąby. Jeżdżą na nich turyści. Ja też jeździłam, jak byłam w zeszłym roku u dziadka, przypomniała sobie Cyntia. Czekaj, zastanawiała się Martynka, przeglądając się fotografii w albumie. Czy ta dziewczynka w długiej sukni? To się nazywa Sari, podpowiedziała Cyntia. Czy ta dziewczynka w Sari, która siedzi na słoniu, to nie jesteś czasem ty? To, kto został uwieczniony na fotografii, nie zostało rozstrzygnięte bo zadzwonił dzwonek i wszyscy wybiegli na przerwę. Martynka chciała zagrać z chłopakami w nogę, ale nie od razu jej się to udało, ponieważ powiedzieli, że dziewczyny nie pasują do drużyny. Chłopców z zerówki też nie chcieli. Na szczęście Martynka zdołała pocieszyć zerówkowiczów i nawet zagrać, gdyż piłkarze zmienili zdanie na temat dziewczyn. A potem bawiła się jeszcze z innymi dziećmi w pociąg, a właściwie nie w pociąg, tylko w tramwaj, bo zamiast Konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy, zamienili polską Warszawę na indyjski Bombaj i śpiewali Konduktorze z tramwaju, zawieź nas do Bombaju, bo tam piękne słonie są, które ludzie malują. I chociaż piosenka nie była mądra, wszystkim bardzo się podobała. Dnia w planie były jeszcze pisanie, gimnastyka, obiad w szkolnej stołówce, rysowanie i przyroda. Pisanie było bardzo interesujące. Pani Kasia podzieliła klasę na małe grupy i powiedziała: Będziecie pisać listy. Można pisać do kolegów i koleżanek, do rodziny, do sąsiadów, do znajomych i nieznajomych. A do słoni też można? zapytała Martynka. Na co Adaś zakładaś? Zaraz wyskoczył ze swoim. A ja się założę, a ja się założę, że do słoni się nie pisze, bo one nie umieją czytać. Nie szkodzi, powiedziała Martynka. Dziadek Cynti im przeczyta, bo bardzo lubi swoje słonie, a żaden z nich na pewno jeszcze nigdy nie dostał żadnego listu. Martynka zaczęła pisać. Własnoręcznie pisała, bo cała grupa uznała, że Martynka najładniej pisze, ale wszyscy jej pomagali, podpowiadając, co ma napisać. Kochane słonie dziadka Cynti. Widzieliśmy was na fotografii i uważamy, że z pomalowanymi uszami i trąbami bardzo wam do twarzy. A ja się założę, że słonie nie mają twarzy, wtrącił Adaś. Uważamy, że wyglądacie przepięknie, poprawiła Martynka. Cynthia mówiła, że jazda na słoniu to wspaniała rzecz. Mamy nadzieję, że nas też kiedyś przewieziecie. Panu dziadkowi nisko się kłaniamy, a was serdecznie całujemy w trąby. Tak brzmiał list, a pod nim wszystkie dzieci złożyły zamaszyste podpisy. Potem była gimnastyka, zabawy piłką, rzucanie, łapanie, skoki i podskoki, w rytm piosenki. Nie bądź gapa i fajt łapa, podskocz, żeby piłkę złapać. A po piosence bardzo dużo śmiechu, bo kiedy dzieci ćwiczyły koziołki fikołki, i pani od gimnastyki wołała lekko, lekko na paluszkach jedna nóżka, druga nóżka, leciuteńko, nie jak słonie, Adaś zakładaś powiedział do niej. Jak słonie to my nie ćwiczymy, bo mogę się założyć, że nie mamy trąb. Tylko Elek nie ćwiczył, bo miał rękę w tym blaku, chyba ją sobie zwichnął. Elek to skrót od Emanuelek, bo on miał na imię Emanuel. Nie mógł ruszać ręką, więc przy obiedzie w stołówce Martynka pomogła mu w krojeniu kotleta. I wcale nie zwracała uwagi na Adasia którym mruczał pod nosem. A ja się założę, że sam możesz posługiwać się widelcem i nożem. Po obiedzie wszystkie dzieci, małe i duże, z różnych klas spotkały się w pracowni plastycznej. Wiecie co dzisiaj namalujemy? Dzisiaj namalujemy to, co chcemy. Do roboty żabki i ślimaczki oznajmiła pani od plastyki. Zawsze się tak zwracała do dzieci. Żabki i ślimaczki. Ładnie. A Martynce od razu przypomniał się wiersz o ślimaku. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Powiedziałam do ślimaka i odpowiedź była taka. Moja droga, zejdź mi z drogi. Nie chcę sera na pierogi. Co innego ślimak je? A co? Sama domyśl się. Werecytowała głośno i dodała: Chyba namaluje ślimaka. Świetny pomysł, Żabko! Ucieszyła się pani od plastyki. Prawie wszystkie dzieciaki chciały malować ślimaki, ale pani prosiła, żeby przypomniały sobie jeszcze inne wiersze i do nich zrobiły ilustracje. Dzieciaki poprzypominały sobie różne wiersze. Te, które pamiętały lokomotywę, narysowały pociąg. Najmłodsza uczestniczka zajęć plastycznych, Ola, z przedszkola, recytując: Były sobie dwa kociaki, dwa kociaki łobuziaki, namalowała zieloną farbą dwa kotki. Ładne, ładne, pytała wszystkich. Ładne, uznały dzieci, ale dlaczego zielone? Bo one są jeszcze małe i niedojrzałe, tłumaczyła Ola. Ktoś ilustrował. Piosenkę czarne wrony, czarne wrony czarno kraczą. W czarnych barwach widzą świat i na próżno im tłumaczą, mądrzy ludzie już od lat. Zamiast krakać weźcie pędzel, pomalujcie, co się da. Czarnych barw nie chcemy więcej. Każdy w kolor gra. Ale na ilustracji przedstawiającej wrony był również ślimak. Ślimaków było najwięcej. Tyle, że pani od plastyki zapomniała o żabkach i powtarzała w kółko. Pięknie, pięknie, piękne obrazki namalowały moje ślimaczki. Ale żabki też były. W parku, obok szkoły. Nie malowane, tylko żywe, prawdziwe. Bo na ostatnią lekcję pani Kasia zaprowadziła dzieciaki do parku. Nad staw. Staw był płytki, taki żabi do kolan. Pływały w nim żaby. Oczywiście żabką. Wskakiwały na liście nenufarów i rechotały. Rech, rech. I to był chyba taki żabi śmiech. Żaby rechotały, a dzieci brodziły w wodzie z siatką i wiadrami, bo pani Kasia namówiła je na łowienie kijanek. Kijanki wyglądały jak przecinki. Małe, czarne i strasznie ruchliwe. Trudno było je złowić, ale się udało. W szkole wpuścili kijanki do akwarium i pani wychowawczyni zapytała: Wiecie w co wkrótce zamienią się te małe, czarne przecinki? W roślinki? próbowała odgadnąć martynka, ale okazało się, że nie zgadła. W żabki, wyjaśniła pani. Będziemy o nie dbać. Żeby zawsze miały czystą wodę. Będziemy im sypać specjalny pokarm do akwarium i zobaczycie, że wyrosną wspaniałe żaby. Jejku, ucieszyły się dzieci. To my teraz w naszej szkole będziemy mieć żabie przedszkole. Tak, uśmiechnęła się pani Kasia. A jak, jak trochę podrosną, wypuścimy je z powrotem do stawu. To był długi dzień. Naprawdę bardzo długi, chyba najdłuższy dzień w szkole, ale za to jaki ciekawy! Tyle się wydarzyło, tyle jest do opowiadania. Teraz po dzieci przyjechał już szkolny autobus i przyjechali rodzice. Jedni samochodami, inni na rowerach, jeszcze inni przyszli pieszo. Niektórzy nawet z młodszymi dziećmi, jak mama Centy, bo okazało się, że Cynthia ma młodsze rodzeństwo, siostrę. I braciszka. A ta suknia, którą mama ma na sobie, to właśnie sari, szepce Cynthia Martynce do ucha i przypomina. Nie zapomnij o liście dla słoni. Nie zapomnę, obiecuje Martynka. Moja mama przetłumaczy go na angielski i wyśle do Indii do twojego dziadka. Adres mi przecież podałaś. A tej sukni, no wiesz, tej sukni mojej mamy to wcale nie trzeba zszywać, wyjaśniła Cynthia. Bierze się taki długi kawał cienkiego materiału sześć lub dziewięć metrów i okręca się w specjalny sposób dookoła ciała. Jak będę duża, to też w takie sari będę się ubierała. Powoli dzieci rozchodzą się do swoich domów. Sintia z mamą i rodzeństwem pieszo, Martynka na rowerze nie będzie sama wracała. Pojadą razem z mamą na dwóch rowerach. Mama, już czeka na rogu ulicy. Jeszcze tylko trzeba pożegnać się z Centią. Papa Centio, papa Martynko, do widzenia, do zobaczenia jutro.